Tak się robi dwa piwa w jednym, czyli mamy tutaj wysłodzinę. Jeszcze raz pokażę. Mniej więcej tak to wygląda. Mamy teraz tak. Nie powinno się tak lać, tak jak ja wleję, czyli łubudu na to ziarno, ale zrobię to, bo przeleję, źle się ułożył wężyk. No i jestem zmuszony tak lać. A poza tym niech się to młoto teraz ułoży. I tak, moi drodzy, wygląda mniej więcej w ten sposób wygląda wysładzanie tradycyjne, bo tutaj gdzieś jest wąż, o, niedobrze, tak nie może być. Mamy tutaj pustą przestrzeń, zaraz wepchnę głębiej. To nie jest sztuka. No, w tej chwili wygląda to lepiej. To będzie leciało do wiaderka, natomiast tutaj mamy gorąco. Tyle śmieci to człowiek produkuje, tyle śmieci jest przy risie. Worek jest 120-litrowy. To taka propo Grety. No dobrze, tutaj mamy już zestaw risowy, który się skończył. Albo się zaraz skończy. On się skończył już wysładzać. Zastanawiam się, tak chyba będzie najwygodniej, wiecie? Tylko usunę to źródło hałasu. A ja na spokojnie będę mógł tutaj z wami zaszaleć. Wiem, że jest krzywo, ale musicie jakoś to wytrzymać. Moi kochani, koniec zacierania. Trochę to trwa, muszę powiedzieć. Mamy 16 godzinę, a więc po waszej prawej stronie zaczynamy wysładzać cienkusza, czyli piwo, które będzie piwem lekkim. Sprawdzimy w ogóle, co tam będzie leciało. Natomiast po waszej lewej stronie, a nie, no to po waszej prawej, dalej po waszej stronie, jakoś taki skurcze. Ta kamera odwraca, albo ja widzę odwrócone obraz. W każdym razie to jest moja prawa strona, tu jest ris, po lewej jakiś lagerek. Tak jeszcze. Sprawdzimy, co tutaj się dzieje. Jaka jest temperatura. Bardzo ładny aromat. Aromat kawy. Czekolady. Aromat czekolady. To jest ciekawe. Bardzo gęste.
Wtedy, kiedy już pomieszałem, zobaczę. Nie, temperatura. No, ponad 70 stopni, to można to delikatnie. Wyjąć jeszcze. Teraz razem sprawdzimy, co się dzieje w naszym wysładzanym piwie pod tytułem Monachijski. Osiem briksów. Także jak sami widzicie, można z powodzeniem zrobić drugie piwo. 8 briksów, czyli 7 BLG. Jeżeli jeszcze dołożymy słód z Risa, spokojnie będzie. Tyle ile trzeba. Co z tym piwem będzie dalej się działo? Ja to piwo zostawię. Ja to piwo zostawię i nie wiem, czy mnie widać. Najwyżej powycinam, no nie ma problemu. Tak brzydko wam pokazuję te nogi. Jak tak będzie, tak będzie lepiej. Zresztą ja to wszystko wytnę. Bo i tak jest dużo chaosu. Moi drodzy, tak to będzie wyglądało. Czyli mamy wysłodziny, bardzo ładny kolor leci, zaraz wam pokażę. Wysłody monachijskiego. Kiedy tu trochę się to opróżni, nasypię tutaj ziarna, jeśli się zmieści, a będzie z tym ciężko, nasypię ziarna z Risa. No i zrobi się delikatny, delikatnie zaciemnione piwo. Kiedy dodamy do tego drożdży dolnej fermentacji, myślę, że jest szansa na ciemnego lagera, ewentualnie ciemnego stouta. Bez sensu marnować materiał, a tak by się stało. Można byłoby to po prostu zrobić Risa i to wywalić, ale żeby obniżyć koszty i obniżyć cenę, robi się tak, jak właśnie w tej chwili wam pokazuję. Czyli waży się piwo, a przy okazji z wysłodzin waży się drugie piwo. Mamy w tym momencie dwa piwa. Jedno dla rodziców, a jedno do naszej wspólnej degustacji. I tak to mniej więcej wygląda. Przechodzimy do gotowania, niech tutaj sobie leci, a my przechodzimy do gotowania. Dwa. To będzie nam potrzebny wiadro. Takie wymyte wiadro. Bo są tu też wiadra. Nie wymyte, ale mnie coś tu podgrzeje, to wiem, i pachnie z tyłu. No. Dobra, to tak wygląda. Wyjmujemy. Wyjmujemy słody risowe. Tu też trzeba będzie trochę to otrzymać. Tym samym zaczynamy gotować.
czyli tu się gotuje. Niewiele tego jest, muszę wam powiedzieć. A, zapomniałem o jednym. Orzeszki z kieszkami. Ja zapomniałem o ciemnych słodach. No więc tego jeszcze raz to przenoszę. Dałem ciała. Nasypujemy czarnuchów. No, przy takich fontanach takie rzeczy mają prawo się dziać. Ja szukam mojej łopatki ostatniej. No będzie źle, jak ja jej nie znajdę. To jest. To teraz ewidentnie aromaty spalone, prażone, kawowe. Wszystko. Pozwolimy przez 10 minut. Tak mi coś nie pasował ten kolor pod risa, nie? Mówię, gotuję, jasne piwo. Teraz przez 10 minut pozwolimy odpocząć. No jest bardzo gęsto. Łyżka stoi. No i w tym momencie jakby robią się nam dwa piwa, czyli dokolorowaliśmy i w tej chwili robi się czarny ris, a tam smutno na chiński dalej puszcza wodę, mamy już 7 litrów tej wody. Nie będę dolewał wody, bo dorzucę tamtego słodu. I wtedy jeszcze raz wszystko przelejemy. Podejrzewam, że urodzi nam się spokojnie 23 litry dosyć ciekawego balingu. Z wysłodzin, to są wysłodziny. Czyli reasumując, ris nie jest takim do końca drogim piwem, bo i tak i tak wychodzi nam poniżej 4 zł. Półlitrowa butelka. Pamiętacie, 3,50 około wyszło. Ale do tego mamy jeszcze drugie piwo. Gdyby to policzyć, to wiadomo, że będzie dobrze. Zastanawiam, czy ja kolorowałem piwo. No kolorowałem. Robiłem przecież wędzonkę. W sensie nie było ciemne piwo, wyszło idealne, takie szlankerdylowe. Kryję, żeby trzymać temperaturę, a ta temperatura w tej chwili wynosi 70 stopni. Damy temu 10 minut. No i tak jesteśmy chyba bardziej pod koniec już, za połową ważenia, bo mamy tak. Koloruje się ris i tam już jest 7,5 do 8 litrów piwa z wysłodzin, rzeczki z wysłodzin. Zostało nam tylko gotowanie tak naprawdę, obydwu piw. Oczywiście to wygotujemy, wychłodzimy i dzisiaj będą dodane drożdże do tego lisa. A do tamtego piwa będzie jutro, czyli zostawiam to w garażu w temperaturze 5 stopni. Z pewnością to piwo będzie wychłodzone do niedzieli. Do okolic południa i wtedy będę mógł dodać drożdże do mojej fermentacji. Dolniak, górniak. Wiem, jest trochę chaosu, ale no przy ważeniu tak jest. Tym bardziej, jeżeli nagrywa się ważenie w sposób uporządkowany, to jest ciężki temat. Połączymy się, ja myślę, po tym, jak tu już będzie wszystko gotowe przy wyciąganiu wora. Dlatego tak.